drugi dla nas gra. Gratulacje drużyno to gada. Więcej, więcej, więcej goli. Każdy kibic woli. Pragnę podkreślić, że od momentu powstania stowarzyszenia traktujemy bardzo, ale to naprawdę bardzo po partnersku to stowarzyszenie. Nie są to ludzie, którzy są w opozycji do władz miasta, a są to partnerzy do tego, żeby może nie cywilizować sport, ale pokazywać, że jest koło brzegu grupa ludzi, którym na sercu leży dobro, jakim jest kotwica Kołobrzeg. Dobro, jakim są biało-niebieskie barwy i wszyscy doskonale wiemy, że dla prawdziwego kibica, niezależnie od tego, czy kibicuje koszykówce, piłce nożnej, czy innej dyscyplinie sportu, jego drużyna jest celem samym w sobie, jest wręcz, można powiedzieć, miłością. Prezes, można powiedzieć, że człowiek dusza wszystko oddał piłce nożnej od jakiegoś czasu. Nie jest już prezesem, ale dalej oczywiście trzyma kciuki za kotwicę Kołobrzeg. Przed nami Andrzej Kargul. Zapraszamy. Andrzej Kargul, proszę o wręczenie złotej kotwicy. Wszystkie lata, które pan spędził razem z nami, mogliśmy nieraz liczyć na pana, wiadomo, były zgrzyty, były dobre dni, ale za wszystko dziękujemy. Panie Andrzeju, oddaję głos. Jest mi bardzo miło, że otrzymuję takie wyróżnienie. Powiem państwu, że bardzo jest trudno zapracować na takie wyróżnienie ze strony kibiców, ze strony własnego środowiska. Jak pan Andrzej, legenda kotwicy, tej koszykarskiej. Popularny Kiero, popularny Romek, popularna czerwona marynara. Romuald Czernecki, kierownik kotwicy Kołobrzeg koszykarskiej. Roman Czarnecki. Lata całe zawsze z tyłu za chłopakami, za koszykarzami kotwicy Kołobrzeg. Poproszę o wręczenie tej nagrody. Też dziękujemy serdecznie w imieniu wszystkich kibiców kotwicy Kołobrzeg za cały wkład włożony w koszykarską kotwicę. No, jestem bardzo wzruszony. 20 lat jestem w kotwicy. Ale ja jestem od piłkarzy, bo kiedyś grałem właśnie i tego, ale miło mi jest. Chciałbym w tym miejscu powiedzieć jedno. Jutro dla nas jest super ważny mecz. Ja chcę, żeby nasza kotwica się utrzymała w ekstraklasie. Ja bym prosił o doping i o przebicie na halę. Dziękuję. Dziękujemy. Romuald Czernecki, gratulujemy. Legenda kołobrzeskiego sportu. Proszę państwa, kolejna legenda, znakomity onegdaj bramkarz, piłkarz, trener grup młodzieżowych, trener seniorów, zwycięzca plebiscytów, po prostu Mirek. Mirosław Czoryło, zapraszamy serdecznie. Myślę, że tutaj nie zdradzę tajemnicy. Dziadek Majki, również, której tam kibice pomagają. Mirosław Czoryło. Mirko, witamy cię serdecznie. Proszę o wręczenie nagrody. Panie Mirku, dziękujemy za te lata spędzone jako bramkarz naszej ukochanej kotwicy Kołobrzeg. No i chcieliśmy pana uhonorować tą małym, że tak powiem, wyróżnieniem. Dziękuję bardzo. No może dla stowarzyszenia jest to małe, ale dla mnie jest to wielkie wyróżnienie, że moja osoba skromna, no może nie gabarytowo, ale gdzieś tam w hierarchii tego futbolu naszego kołobrzeskiego została dostrzeżona. I wysiłek mój, bo muszę powiedzieć, że ja jeszcze należę do tego pokolenia, które faktycznie grało z czystej miłości, zamiłowania do klubu, do przywiązania do barw klubowych. I teraz no może będę taki troszeczkę nieprzyjemny w tym momencie, że śmieszy mnie bardzo, jak widzę zawodnika, który tam całuje to godło klubowe, a nie wiem, czy wie, co to oznacza w ogóle godło klubowe i gra dla klubu, dla miasta, dla środowiska. Ja stąd wyrosłem, tutaj jestem i zawsze sercem będę i z kibicami, i z klubem, i z tym miastem. Ponad 30 lat spędzonych w klubie, także jestem szczęśliwy. Dziękuję. Dziękujemy. Wspaniały kolega, również legenda
podpisy Kołobrzeg, dalej grający. Prawda, jak dobrze słyszałem, Artur Przybiernowie teraz. Artur Tłoczek, popularny tłoku, zawsze uśmiechnięty, zawsze pięknie ubrany i zawsze świetnie broniący. Złota kotwica już w twoich rękach. Dziękuję za to wyróżnienie. Jest ono dla mnie szczególne, bo dostaję je od osób, dla których grałem, dla których sportowiec wychodzi na boisko i gra. Ja nie jestem wychowankiem kotwicy, ale 15 lat, które spędziłem w tym klubie i na tym boisku, po prostu czuję się, jakbym tu się wychował, jakbym z tego miasta i dziękuję za to. Wspaniały, wielki pasjonat koszykówki. Jeden z moich kolegów był w domu Majekiego, zobaczył jego pokój i po prostu się przewrócił, ale nie dlatego, że był tam bałagan, tylko dlatego, że po prostu pokój prawdziwego pasjonata koszykówki. Majki, gratuluję serdecznie, oddaję głos. Oczywiście dziękuję za to miłe wyróżnienie. Oczywiście też chciałem zaprosić wszystkich kibiców na mecz. Rzeźnicy Mirosław jest bardzo ważny. Chcemy dla kibiców i drużyna chce bardzo wygrać. Dziękujemy bardzo. Zagrał w Pogoni. Jego wolne przeszły rzuty, wolno oczywiście, do historii polskiej piłki nożnej. Mówią przyjaciele o nim Kaziu, a tak naprawdę to się nazywa oczywiście Piotr Dubiela. Piotr Dubiela, zapraszamy. Również trener, bardzo uzdolniony, który prowadził też Kotwicę Kołobrzeg jako pierwszy szkoleniowiec. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję kibicom za fajne wyróżnienie dla mnie. Na pewno fajna rzecz. Chciałbym, żebyście zawsze w licznej grupie wspierali nas, nie tylko u siebie na stadionie, ale jak wiecie, jak jeździcie za nami na obce boiska, gra nam się lepiej. Jeszcze raz dziękuję za wyróżnienie. Myślę, że jeszcze może pół roku, może rok jeszcze będziecie mogli oglądać moje występy u nas na stadionie. Dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze 3 złote kotwice i to jest ta dobra wiadomość, a ta trochę gorsza, że chyba niestety nie ma laureatów złotej kotwicy wśród nas. Wszyscy klaszczą, szalalalalala, szalalalalala, szalalalalala. Kocham tylko kotwicę, a nie oddam serce. Pani, w tym pięknym akompaniamencie o zabranie głosu poproszę Grzegorza Paleńskiego, prezesa Stowarzyszenia Nasza Kotwica. Grzegorz Paleński, fala! Gdzie jesteś? Idzie. Grzegorz Paleński, bardzo proszę o zabranie głosu. Prezes Stowarzyszenia Nasza Kotwica. Ja bardzo przepraszam, ale nie mam tak gadane jak mój kolega. Pozwolicie Państwo, że będę czytał. A tak mniej więcej jeszcze tu nawiążę. Dlaczego koledzy nie chcieli śpiewać tutaj? No niestety boimy się zakazów, ale to oczywiście tylko żart. Szanowni Państwo, mija właśnie rok naszej oficjalnej działalności, która na pewno zapisze się w kartach historii zarówno stowarzyszenia, jak i ludzi z nim związanych. Stowarzyszenie Kibiców Nasza Kotwica powstało w styczniu 2009 roku. Ideą powstania stowarzyszenia była przede wszystkim poprawa wizerunku kibiców sportowego klubu Kotwica Kołobrzeg, który nie zawsze był idealny. My postanowiliśmy to zmienić i będziemy robić wszystko, aby rozwijać i propagować ideę czynnego, kulturalnego kibicowania oraz inicjatywy, postawy i działania sprzyjające integracji sympatyków środowiska sportowego w Kołobrzegu.